Proszę Państwa, chciałam dzisiaj opowiedzieć o ostatnich wspólnych chwilach Państwa Dąbrowskich, Marii i Mariana Dąbrowskich, o ostatnich ich wakacjach, choć krótkich, ale były to chwile wypoczynku na Kresach. Był rok 1925. Marian Dąbrowski niespodziewanie zmarł 30 września 25 tegoż roku w Kosowie Huculskim, gdzie był zakład modny wówczas, coraz modniejszy, zakład leczniczy doktora Apolinarego Tarnawskiego. Był to szczególny moment w ich związku, który właściwie zapowiadał się właśnie w tym roku jako szczęśliwy, wreszcie. Mówiąc dzisiaj o tych ostatnich wakacjach Państwa Dąbrowskich na Kresach, chciałam przypomnieć jeden z akcesoriów podróżniczych funkcjonujących jeszcze w tamtych latach, choć dzisiaj zupełnie zapomniany jest on. To są słynne paski. Paski do bagażu, na walizkę, ale częściej używane do obwiązania dodatkowych rzeczy, jak pościel czy koce, które też były wówczas przy wakacyjnych podróżach wciąż niezbędne. I o tych akcesoriach bardzo często są wzmianki w korespondencji dąbrowskiej, żeby o nich pamiętać, żeby dokupić kolejne ewentualnie. Bez nich trudno było się gdzieś ruszyć. Choć w finale opowieści o ostatnich wspólnych wakacjach Państwa Dąbrowskich pojawi się historia z zapomnianą, a raczej zgubioną na kilka godzin i szczęśliwie odnalezioną walizką. Rok 1925 zaczął się pod dobrym znakiem i w ogóle toczył się nadzwyczaj pomyślnie. Katastrofalna śmierć Mariana, która nastąpiła 30 września tego roku, była w nim istotnie piorunem z jasnego nieba. Wszystko bowiem zapowiadało nam raczej dłuższy okres wspaniałej szczęśliwości. Tak pisała Maria Dąbrowska w swoich dziennikach, ale słowa te zanotowała prawie rok po śmierci męża, gdy zdołała się jakoś otrząsnąć po tej tragedii, choć żałobę przeżywała bardzo głęboko i jeszcze przez kilka lat, a pomogła ją przetrwać pisarce praca nad jej największą powieścią Nad nocami i dniami, w której można odnaleźć szereg autobiograficznych relacji, fragmentów, wspomnień własnych pisarki, także związanych z jej narzeczeństwem i małżeństwem, z ich, czyli Marii i Mariana, relacjami. Bardzo wiele o tych relacjach jest nie tylko w dziennikach, ale i w ich narzeczeńskiej, a potem małżeńskiej korespondencji. Zazwyczaj mamy taki dwubiegunowy stosunek do osobistych, intymnych wyznań i zapisków wyciąganych na światło dzienne. Ale w tym przypadku sama Maria Dąbrowska dała przyzwolenie do ich wydrukowania, do ich czytania. Miała zresztą w tym swój cel. To małżeństwo Marii Dąbrowskiej było w sumie trudne, bo wiadomo, miłości nie można odkładać na później. Pojawiła się nagle, niespodziewanie, jak to z uczuciami bywa, i niekoniecznie w sprzyjającym generalnie momencie. Ich małżeństwo trwało lat 14,
z czego właściwie 6 lat zmagali się z bezdomnością, z brakiem pieniędzy. Szansa na wspólne zamieszkanie pojawiła się dopiero w roku 1917, podczas gdy ślub wzięli w roku 1911, a poznali się i szybko, mocno pokochali 2 lata wcześniej w Brukseli, gdzie Maria studiowała nauki przyrodnicze, a on trochę prawa, trochę historii, ale głównie zajmował się działalnością polityczną i to już był doświadczonym działaczem funkcjonującym w obrębie struktur PPS, a później frakcja Lewica, po której się opowiedział w 1906 roku. Od dawna, czyli mniej więcej od 1905 roku. Wtedy być może minęli się, czy poznali po raz pierwszy, bo właśnie przez Kalisz Marian usiłował przedostać się na emigrację, wydostać z królestwa po różnych perypetiach, zagrożony więzieniem. Najpierw do Galicji trafił, a pomagali nielegalnikom, jak wtedy nazywano takie osobistości, nawet krewni Marii Dąbrowskiej z Kalisza. Potem w Lozannie byli w tym samym czasie właściwie, ale żyli w innych kręgach, mieli innych znajomych. Dopiero los zetknął ich w Brukseli w 1909 roku. I Maria weszła w krąg rozpolitykowanych znajomych Mariana, także i w krąg jego działalności, no oczywiście poza sprawami studenckimi. On był bardziej doświadczony, starszy o 7 lat. No dość apodyktyczny, impulsywny, zawsze starał się przeprowadzić swoje zdanie i ułożyć wspólnie ich przyszłość, też chciał. Maria miała inną wizję i swojego życia, i ich związku czy miłości. Walczyła o siebie, także o swoje dodatkowe poza studiami zatrudnienia, o przyszłą drogę życia, na której Marian widział ją oczywiście jako swoją towarzyszkę, ale jako na przykład nauczycielkę, nie pisarkę. Uważał, że publicystyką parają się doraźnie dla sprawy. To był okres wrzenia przed I wojną światową, tą wielką, która przecież nie wybuchła nagle, a on był w wirze spraw polskich cały czas. Marii zależało na pisarstwie także innego typu niż doraźna, zaangażowana społecznie i patriotycznie publicystyka. Ale jego kontakty otworzyły jej furtkę, umożliwiły druk tekstów, zarabianie. A pieniędzy właściwie do połowy lat 20. stale im brakowało. Trudna była więc sytuacja Marii w ich związku. O dzieciach on nie chciał słyszeć. Na wspólne wynajęcie mieszkania, większego pokoju w Brukseli czy w Paryżu lub Londynie nie mieli pieniędzy, więc po dyplomie, po zrobieniu dyplomu Maria w końcu pojechała do kraju, by funkcjonować, jakoś utrzymywać się w kręgu rodziny dzięki pomocy bliskiej. Ale wyjechała już po ślubie z Marianem, cywilnym i kościelnym.
Ten cywilny nastąpił w czerwcu 1911 roku. Wcześniej jakiś czas Marian pisał do przyszłych teściów tak. Nadejdą może dni, kiedy żoną moją będzie. Miłość dla mnie nie jest już alfą i omegą życia mojego. No, zapewne przyszli teściowie byli zbulwersowani takimi oświadczeniami o rękę ich córki. Ale do ślubu w końcu doszło. Marian nie chciał też wrócić do kraju, choć na tym bardzo Marii zależało. Uważał, że tutaj trzeba żyć i pracować. Ona tego pragnęła z całego serca. A do powrotu do kraju namawiał Mariana nawet jeden z jego najlepszych wówczas przyjaciół, czyli Juliusz Kaden, też poznany przez Marię w Brukseli. Kaden, który tam studiował jeszcze pianistykę, kształcił się na przyszłego wirtuoza, ale został w końcu znakomitym pisarzem i kontakty z Marianem były trwałe. Potem potwierdziła je służba w legionach. No a w kolejnych latach też i sprawy zaangażowania w życie literackie. Choć no, Kaden tutaj oczywiście wypłynął na znacznie szersze wody. W tym 1925 roku, jak zaznaczyła sama pisarka, jakby stanęli na nogi. No, równocześnie całe polskie społeczeństwo zaczęło odczuwać szansę takiej małej wreszcie stabilizacji po perturbacjach wojennych, po wielkich wówczas niedoborach na różnych planach, po wszelkich wojennych okrucieństwach. Te w końcu, także i po wojnie 1920 roku, zaczęły się odsuwać w tło. Stąd i o normalniejszych wakacjach można było od początku lat 20. coraz częściej myśleć. Chociaż dla Marii w tych pierwszych wakacyjnych planach wysunął się na główną pozycję pomysł, by jeździć nad morze. To polskie morze. I w 1921-22 roku pojedzie do Wejherowa, które stało się polskie, nazywało się przedtem Neustadt. Jeździła stamtąd na plażę do Zatoki Gdyńskiej. Port w Gdyni zaczęto budować i miasto też zaczęło wtedy powstawać od 1924 roku. Przedtem było tam pusto i zacisznie, a Wejherowo było taką miejscową metropolią. Kilkakrotnie udała się też zobaczyć stary Gdańsk. W kolejnym roku Marian ją tam odwiedzi. Razem pojadą na Hel, będą też i Gdynię oglądać. Ale jeszcze to była niemalże wieś, malutka osada, która w ciągu 10 lat przecież stanie się wielkim, nowoczesnym miastem z liczącym się w basenie Morza Bałtyckiego portem. Kosowo odkrył Marian, jeśli tak można powiedzieć. Już w 1923-1924 roku tam jeździł dla dokonania kuracji polegającej głównie na zdrowym stylu życia, jedzeniu warzyw,
chodzeniu na bosaka po trawie, spaniu przy otwartych oknach, gimnastyce o świcie, no i słynnych, zaleconych przez doktora Tarnawskiego głodówkach, które miały oczyścić organizm. A Marian, po latach różnych niedoborów witamin i nieurozmaiconego wojskowego jedzenia, cierpił z kolei na jakby przyrost wagi. I to odchudzenie było mu potrzebne. Za każdym razem wracał o kilka kilogramów lżejszy. Niemniej jednak nikt nie sądził, że będzie to też miało swoje odbicie na chorobie serca, która w nim rozwijała się, ale której objawów nikt nie połączył z sercem. W styczniu 1925 roku Maria otrzymała pierwsze publiczne wyróżnienie literackie, prestiżową nagrodę wydawców za tomik Uśmiech dzieciństwa, a wcześniej w ich rodzinie to raczej on był poważnym pisarzem i publicystą, jeśli tak można to określić. I to bardzo ułatwiło jej życie w sensie ekonomicznym, zaczęła dostawać lepsze propozycje druku, sypnęły się one jak groszki niemal pod nogi. Wiele musiała w związku z tym pracować, ale też i z pisaniem zarabiała więcej niż na porzuconym niedawno etacie w Ministerstwa Rolnictwa, choć póki co zostawiła sobie jeszcze redagowanie dziennika urzędowego. Teraz i z tej funkcji zajmującej jej 2 dni w tygodniu zrezygnowała. Na wiosnę w różne miejsca jeździła także, aby pisać reportaże, na przykład z Lubelszczyzny. Z tych swoich podróży, także i wcześniej nad morze, nad Bałtyk, właśnie zamieszczała artykuły na przykład w Bluszczu. W czerwcu i lipcu spędzili sporo czasu razem w Warszawie i właściwie oboje kwękali. Także nawet Marii lekarz zalecił Kosów, bo uskarżyła się na niedomagania serca. Ona, nie on. Chociaż Marian któregoś lipcowego dnia, powróciwszy ze służbowego wyjazdu w Płocku, nagle zasłabł, miał mdłości, ale lekarz znów powiązał to nie z sercem, tylko z udarem słonecznym, bo podróż przypadła na wielkie upały. Podróż do Płocka nieduża, ale upał był ponoć wtedy srogi. Marian zresztą był też bardzo zapracowany, bo zmieniał charakter swojej pracy z oświatowej, którą parał się od wstąpienia do Legionów, na pracę w wydziale wyznań niekatolickich w Ministerstwie Spraw Wojskowych, bo pozostał po wojnie w Wojsku Polskim i niedawno został nominowany, dostał awans na majora z zaliczeniem sporo wcześniejszego okresu służby, co też trochę wyrównywało jego drogę i sytuację od czasu kryzysu przysięgowego z 1917 roku, którą to sprawą Marian był bardzo zaabsorbowany w momencie, gdy podjął decyzję o
konieczności wspólnego życia wreszcie, a więc i o wynajęciu mieszkania. Więc ja uważam, że nawet dlatego nie posłuchał Piłsudskiego, nie rzucił służby, nie podał się do dymisji, nie dał się zamknąć w szczypiornie, bo chciał normalnego życia i wynajął właśnie mieszkanie przy Polnej 40, numer lokalu 31, to, w którym dzisiaj się znajdujemy, to, w którym jest już od wielu lat Muzeum Marii Dąbrowskiej, a zaczęło ono funkcjonować już, ale nie tak długo po śmierci pisarki. W tym mieszkaniu też no, nie zawsze mogli być razem, dużo wyjeżdżali i z racji zatrudnień swoich nie mogli uzgodnić w tym 25 roku wspólnego wyjazdu do Kosowa. A Marian ponoć powtarzał, pojedziemy oboje, zobaczysz jak tam przyjemnie i ślicznie. Bo jemu podobały się bardzo te okolice. No, Huculszczyzna, góry Czarnochory stały się modne. Mówiono już o nich w czasach młodopolskich. Huculów malowali ówcześni artyści. No, ale wreszcie w latach 20. można było podjąć swobodniej turystyczne wyprawy. I Marian różne wycieczki interesujące urządzał wraz ze znajomymi z Kosowa w poprzednich latach. Teraz chciał te okolice Kołomyi czy Worochty, także Zaleszczyk, Jaremcza, Żabiego pokazać Marii. Chociaż był świadomy, że warunki tam panujące, na które byli skazani turyści wówczas są bardzo, bardzo prymitywne. Trochę nie dla niej. Pamiętajmy, że Maria miała raczej doświadczenia z pobytu w różnych miejscach na zachodzie Europy, gdzie nawet w skromnych pensjonatach w Bretanii, czy z kolei pod Doer na brzegu angielskim, były jednak inne niż w huculskich chałupach. Co innego oczywiście hotele, na które nie zawsze było ich stać i których w tych malutkich miejscowościach przecież nie było. Choć Zaleszczyki i Worochta to były już wówczas modne kurorty. Niemniej jednak Marian chciał też jechać tam wcześniej sam, ale wypadały mu coraz to nowe obowiązki. W końcu ustalili, że Maria pojedzie do Kosowa w sierpniu, on pojedzie we wrześniu i spotkają się, gdy ona zakończy swój turnus, swój pobyt w Kosowie, a on będzie tam już jechał. Ale też wyjazd na spotkanie przesuwał, świadczą o tym wysyłane z Warszawy listy, a głównie kartki i informacje w drugą stronę od Marii. Faktem jest, że chciał jeszcze zawadzić o Lwów, spędzić kilka godzin na Targach Wschodnich, które właśnie ruszały w kolejnej edycji, by napisać znów, jak w poprzednim roku, reportaż. I stąd ostatecznie spotkali się w Stanisławowie 7 września. Ich pobyt przez to stał się bardzo krótki, miał być dłuższy i planów opracowanych szczegółowo przez Mariana nie zrealizowali z kilku względów. Przede wszystkim była bardzo kiepska pogoda, a oni przede wszystkim chcieli
być ze sobą razem. Marię przywitał na dworcu z kwiatami. Ona też przyjechała z kwiatami, które dostała na wyjezdnym od znajomych, których opuszczała, i z torbą owoców. Także ich pokój w hotelu w Stanisławowie ponoć tonął w kwiatach i owocach wydzielających wspaniały aromat. Stołowali się w hotelu. Następnego dnia spóźnili się na pociąg do Worochty, więc pojechali do Pacykowa, gdzie była słynna manufaktura majolikowych figurek. Ale wcześniej Maria podarowała Marianowi swetrową kamizelkę, którą nabyła w Kosowie w trakcie swojego tam pobytu, bo to były imieniny Mariana. Podczas spaceru dokupiła mu jeszcze sportową czapkę, bo Marian występował tym razem po cywilnemu, więc nie miał obowiązkowej wojskowej czapki, a zrobiło się chłodno, na co Maria nie była specjalnie przygotowana, więc on stale była mrzawka, co i róż otulał ją swoim płaszczem. Do Pacykowa pojechali dorożką. To było niedaleko. To są dzisiaj przedmieścia Iwano-Frankowska. Obkupili się tam w figurki. Mieli na prezenty dla znajomych, coś i dla siebie. To wtedy właśnie Maria kupiła, bo zauroczyła ją, huculka, nazwana przez Mariana krakowianką. Długo stała na biurku pisarki i pozostał w ich mieszkaniu później niepodarowany nikomu piesek siedzący wyżeł. Do dziś takie figurki można odnaleźć w starych katalogach tejże malutkiej, ale ważnej. Miała nawet na Targach Wschodnich swój specjalny pawilon wytwórni porcelany. Następnego pojechali po południu do Worochty. Było ponuro, ciemno. Poszli do jakiejś cerkiewki, było pod górkę. Marian się poczuł źle. Mieli w Worochcie nocować, by ruszyć dalej, ale wrócili do Stanisławowa i tam już pozostali. Więc z Poznania Zaleszczyk, Jaremcza i innych miejsc nic nie wyszło. Ale czy Marian tego żałował? No, trudno dociec. Przede wszystkim najwięcej czasu spędzili, jak to dzisiaj mówimy, w łóżku. Nie mogli się sobą nacieszyć. A Marian ponoć powtarzał Marii kilkakrotnie, dlaczego my się coraz więcej kochamy. Maria opisała to ich spotkanie szczegółowo w dzienniku, ale jak już nadmieniłam, prawie rok później. A gdy pociąg Mariana odjeżdżał do Kołomyi, a więc prawda, na pobyt w Kosowie się pozbierał, to długo na peronie trzymał Marię za dłoni i stawiał pytanie w kółko. Co ja się z tobą tak dziwnie nie mogę rozstać? Ona miała pociąg z godzinę później do Lwowa, by ruszyć do Warszawy. Co ja się z tobą tak dziwnie nie mogę rozstać? To były ostatnie słowa, jakie Maria usłyszała od męża. Oczywiście wtedy tego ani ona, ani on nie przewidywali. A z wrażenia, z całej tej sytuacji, bardzo emocjonalnie przez nich traktowanej, rozstania na dworcu, on zapomniał walizki. Zorientował się dopiero w pociągu do Kołomyi,
gdy w takim bufecie zamówił sobie na kolację, bo było to pod wieczór, pstrążka. Podjął całą akcję jako pan major, chociaż był na urlopie. Koniec końców walizka dojechała do Kołomyi, choć z tego powodu nazwiedzał się miasteczka, pochodzić po nim miał czas, a do sanatorium, do lecznicy doktora Tarnawskiego ruszył późną nocą specjalnym przysłanym po niego autem, ale musiał zapłacić aż 45 zł. A z pieniędzmi Dąbrowscy wciąż musieli się liczyć, chociaż na różne drobne przyjemności było już ich stać. Maria wróciła do Warszawy, stamtąd pojechała do siostry Heleny, gospodarującej z mężem w majątku Płonne. Stamtąd miała zawieźć mamę do Warszawy, do siebie na kilka dni. Po drodze zwiedziły Toruń. Po powrocie do Warszawy, w tym pokoju, w którym teraz jesteśmy, gospodarując, napisała do Mariana list. List, w którym stwierdziła, że będąc pod wrażeniem rodzinnej tej sytuacji w Płonnym, napisze wielką powieść piszącą o zmianach w polskim społeczeństwie, ale uwzględniającą losy jej najbliższych. I jeszcze ten list Marian przeczytał. Był otwarty, widać, że rozkładane były kartki. A Maria jeszcze 21 września dostała list od Mariana. List, w który zaczynał się od słów. Maleńka moja, jakże często myślę tu o tobie i stwierdzam, że przywiązanie moje do ciebie wzrasta z latami. Bez ciebie życie moje stałoby się dziś mroczne, ciężkie, melancholijne. Z tego ostatniego listu Mariana częściej cytuje się inny fragment, a mianowicie: nic mi po twojej sławie pisarskiej. To zależy w zupełności i bezapelacyjnie li tylko do ciebie samej. Dla mnie pozostaje dobry, kochający, najdroższy człowiek. Dziwne, że pomija się właśnie to początkowe, bardzo osobiste i ważne dla nich wyznanie. Bo miłości Mariana, Maria była pewna od dawna, ale wierności, no niespecjalnie. Maria zresztą też miała za sobą różne flirty i romanse, z których jeden czy drugi nawet Marian jej wypominał. I jak wspomniałam, było to małżeństwo, które stale się rozstawało, spotykało, by znów rozstać, a pewna faza takiej normalności, stabilizacji, wspólne życie właściwie zaczęli po 6 latach tutaj, po 6 latach swojego związku tu na Polnej, choć był to jeszcze trudny, wojenny przecież czas. Żałobę Marii pozwoliła przetrwać, jak już wspomniałam, praca nad jej wielką powieścią, która ciągnęła się do 1932, a nawet 1933 roku. Chociaż te pierwsze symptomy sławy już doświadczyła za życia Mariana, który bardzo długo jej pisarstwa
poza publicystyką, może i niektórymi reportażami, specjalnie nie cenił. Ale do momentu. Do momentu, gdy Maria napisała opowiadanie Noc ponad światem, a potem jeszcze drugie, najdalszą drogę. Oba wejdą do tomu Ludzie stamtąd, który Maria oddała do wydawcy, do Jakuba Mortkowicza, tuż przed swoim wyjazdem do Kosowa. A dlatego we wrześniu musiała być z powrotem w Warszawie, bo miała na nią czekać już korekta tejże książki w wydawnictwie. Na Marianie wspomniane opowiadania uczyniły bardzo duże wrażenie. I odtąd zaczął uważać, że droga, którą Maria wybrała, o którą walczyła, także poniekąd z nim, jest słuszna, co więcej, rokująca wielki sukces. Ale tego sukcesu już nie był świadkiem, chociaż może przekornie twierdził, że nie jest on dla niego istotny. W tej powieści też o tym wspomniałam, o tym się często przecież też mówi. Bohaterowie mają wiele z bliskich pisarki, a i wśród nich można znaleźć jej takie wcielenie. Chodzi oczywiście o Agnieszkę Niechcicównę. Tę Agnieszkę, która w 1914 roku zajęta była wyłącznie listami Marcina, swojego narzeczonego w powieści. Listami, które przychodziły co dzień i na które co dzień odpisywała. Wszystkie inne listy od znajomych i koleżanek leżały bez odpowiedzi. Zwłaszcza, że niebawem otrzymała od Marcina list, który dał jej niemało do myślenia. W końcu, zdawszy się na to, co przyniesie natchnienie, zaczęła pisać. Ja, Marcych, marzę i myślę o jednym tylko, żeby noce i dnie bez ciebie trwały mgnienie, a mgnienia z tobą rozdłużały się w wieczność. Właśnie te listy zawierają wiele szczegółów, które pozwalają zrekonstruować i wakacyjne podróże Dąbrowskich, a nie tylko ich pozostałą część wspólnego życia. W dzienniku Maria ujęła to inaczej. Twoja miłość zwyciężyła wszystko. Tak oceniła ostatni ich wspólny wyjazd, ostatnie wspólne wakacje na Kresach, których uroku Marian nie zdołał jej w całej krasie pokazać.